witam Państwa na uroczystości w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej i zapraszam do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Panie prezydencie, komendant kupca ZKP Stroga Gdańskim pod harcerzem Kałczyńc melduje gotowość harcerzy podczas uroczystości z okazji wybuchu II wojny światowej. Drodzy mieszkańcy Starogardu, szanowni państwo, zaczął się wrzesień. Miesiąc, który w sposób szczególny skłania do refleksji. Spotkaliśmy się dzisiaj dokładnie o godzinie, o której 79 lat temu wybuchł największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Druga wojna światowa. Zaczęła się napaść III Rzeszy na Rzeczypospolitą. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy bez formalnego wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę z trzech stron. Od zachodu, z północy i południa. Nasz kraj jako pierwszy przeciwstawił się totalitaryzmowi III Rzeszy. Mimo jej ogromnej przewagi militarnej, w odpowiedzi na atak Niemiec prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki wydał dekret, w którym wezwał naród polski do obrony przed najeźdźcą, a premier Felicjan Sławoj Sładkowski ogłosił stan wojenny. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim naszym bohaterom. Przywołujemy w pamięci tysiące mieszkańców Starogardu i Kociewia bestialsko zamordowanych w Lesie Szpęgawskich. Czcimy pamięć nie tylko Starogardzian, ale każdą ofiarę tej największej w historii wojny światowej. W ciągu 6 lat jej trwania zginęło ponad 60 milionów osób na świecie. Druga wojna światowa zabiła około 6 milionów Polaków. Spowodowała niewyobrażalne straty materialne i dramatyczne w swych konsekwencjach zmiany polityczne na mapie świata. Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach musi pozostać żywa, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, jak ważne jest dbanie o to, by nigdy już się nie powtórzyło. Dziękuję. Dzisiaj rano, a wieczorem sam zostałem.